Hejo, hejo. Witam się z Wami dzisiaj w holu z Bonprixa. To, co kojarzę, to jest dopiero pierwszy film z Bonprixu na moim kanale. Ja nie często zamawiam z Bonprixu, ja nie często zamawiam z tego sklepu, bo niestety, ale zwroty są płatne. I różnie z tymi rozmiarami jest, często one wypadają niestety za duże albo za małe. Zasugerować się komentarzami, no to jest 50 na 50, 50 pisze, że jest za duży, a 50 pisze, że jest za mały. I zazwyczaj nie wiadomo, co zrobić. Ja zamówiłam tylko 4 rzeczy, ale jedna z tych rzeczy już była w moim koszyku za jakiś rok. Wypatrzyłam je już w zeszłym roku, ale końcówką zimy i mówię, dobra, przeczekam. Myślałam, że może je jeszcze przecenią, zmienią cenę, ale no niestety. Natomiast zazwyczaj na Bonprixie jest zawsze jakiś kod rabatowy i darmowa wysyłka. Bardzo często te kody są różne, od 10% do nawet 20% z tego, co widziałam. I ja tutaj też korzystałam z jakiegoś, z 10% rabatu było i darmowa dostawa. Całość wyszła mi 553,46 zł. To, że na rzeczy przecenione też te rabaty zazwyczaj wchodzą. Także to jest dość ciekawe, bo też zamówiłam jedną rzecz, która już była przeceniona, natomiast no rzeczywiście weszło na niej jeszcze dodatkowy rabacik. Niewielki, bo niewielki, 6,50, ale to zawsze coś, tak? Ale szczerze powiedziawszy, jakby w tym momencie mam tylko jedną rzecz z Bonprixu w swojej szafie, która już zupełnie nie wygląda po kilku latach. To jest taki sweter czarny z perełkami. Już jest mocno zmechacony. Z tym Bonprixem to jest różnie. Często właśnie na modelkach wygląda coś super, a w rzeczywistości tak niekoniecznie. Więc te płatne zwroty i to, że nie mają sklepów stacjonarnych, powoduje, że raczej rzadko z nich zamawiam. Natomiast na duży plus jest to, że oferują duże rozmiary, łatwo się zamawia, można to zrobić przez telefon, można to zrobić przez aplikację, przez stronę internetową, także tutaj nie ma problemu, można zapłacić przy odbiorze, można zapłacić przelewem, także jest wiele opcji. Zacznę od bielizny. Ja bardzo lubię biustonosze z Bonprix, natomiast tak, te bez fishbin są super do pewnego czasu, potem się bardzo naciągają, jeśli chodzi o ramionczka i średnio później wyglądają, więc później już są takie do noszenia do domu. Te z fishbinami, ja jestem zadowolona, natomiast ja nie piorę biustonoszy w pracy, zawsze biustonosze piorę ręcznie, wtedy one są bardzo, ale to bardzo żywotne. Wybrałam jeden stanik i ja go wzięłam w rozmiarze... O, europejski, 90H. Nie było większej miseczki, więc zastanawiam się, czy ta będzie dobra. I zastanawiam się, czy ja w ogóle mogę Wam pokazać stanik na sobie na YouTubie. Nie wiem, co pokazuję, ale nie wiem, jak to się tam, czy to się gdzieś zaznacza, że będzie jakaś tam golizna na filmie, czy nie. Czarny biustonosz, tutaj z jakąś koroneczką. On jest na fishbinach. Miseczki nie są sztywne. Miseczki nie są sztywne, tylko są miękkie. On jest w stylu właśnie takiego biustonosza a la t-shirt, czyli taki, który spłaszcza biust. On go nie podkreśla, tylko go spłaszcza. Mam nadzieję, że wybrałam dobry rozmiar. Co na plus dla mnie, to bardzo szerokie, to są szerokie ramionczka i no zobaczę. Także zaraz go będę mierzyć i zobaczę, jak się sprawdza. Dam Wam znać, natomiast no chyba go Wam nie pokażę, bo wydaje mi się, że Nie wiem, czy można, czy nie. Następną rzeczą jest rzecz, która już była przeceniona i występowała w 3 kolorach. W żółtym, takim bananowym, pastelowym. Pięknym, niebieskim i nie skusiłam się na niego, bo bardziej zaciekawił mi ten kolor, który wybrałam. Natomiast ten niebieski też był piękny. Sprawdzałam skład i nie do końca ten sweter oddaje. Już Wam powiem dokładnie. To jest 78 akryl, 20 poliester, 2 elastan. Oczywiście w Bonprixie występują dobre składy i złe składy, jak w większości sieciówkach. Są też i kaszmirowe, i wełniane swetry. Natomiast nie wiem, ten wpadł mi bardzo w oko, to jest rozmiar 48-50. I ja wybrałam w takim kolorze beżowym i on tutaj jest właśnie z takim kołnierzykiem, ma przepiękne brązo, ma przepiękne właśnie takie guziczki i
No i bardzo ładny, dłuższy. Tutaj ma rozcięcie po bokach, czyli wiecie, co, czyli tak jak lubię. I to jest kolor taki chłodny, takiej kawy z mlekiem. Bardzo ładny kolor, mega mi się spodobał. Ten niebieski też, ale jakoś tak ten do mnie bardziej przemówił. A następna rzecz przyszła z taką ciekawą informacją. I pisze, drogi kliencie, dziękujemy za Pana zamówienie. Chcemy zwrócić uwagę, materiały o intensywnych kolorach mogą farbować podczas noszenia lub prania. Podejrzewam, że były jakieś skargi lub reklamacje odnośnie tego produktu. No to jest ciekawe, bo właśnie podczas noszenia, więc pytanie, czy jeśli ubierzemy to na przykład z białą bluzką i włożymy ją do środka, czy na tej białej bluzce nie zostanie właśnie kolor. I to już właśnie powoduje, że już się zastanawiam, nawet jakby to dobrze leżało. Wiadomo, no kilka razy to trzeba będzie przeprać, no ale pytanie, czy nie będzie farbował na przykład jakichś białych bluzek, które będę nosić. To jest, moje drogie dziewczyny, jeansowa spódnica. Wzięłam w rozmiarze 48, mega przyjemny materiał, odrobinę taki elastyczny. Rozmiarówka była spora, od najmniejszych rozmiarów do dość dużych i rozmiary były dostępne. Też było dużo zdjęć jakichś takich dziewczyn z Instagrama, które współpracują z Bonprix i świetnie się ta spódnica prezentowała, dlatego się na nią skusiłam. Jeśli chodzi o cenę, po rabacie 126, a przed rabatem 140 zł. I ostatnia rzecz, to rzecz, która właśnie była w moich ulubieńcach przez rok i stwierdziłam, że je zamówię. To była najdroższa rzecz z Paragonu, bo rzeczywiście ona przed promocją 350, a po promocji 315, rozmiar 42, są to buty. I to są kozaki z dwóch, jakby łączone z dwóch materiałów. Tu mamy zamsz, a tu mamy taki inny materiał, ale gumkowy. One tutaj mają oczywiście rozcięcie, nie mają żadnego obcasa, tutaj są zaokrąglone, tutaj są na okrągło, bardzo ciekawe, jakościowo naprawdę wydają mi się jakościowo naprawdę w porządku. No jestem ciekawa, bo mam kilka pomysłów na te kozaki. Dobra, zacznę od sweterka. Piękny kolor, chociaż w tym momencie troszkę żałuję, że nie wzięłam tego niebieskiego, on był taki niebiesko-zielony, bardzo ciekawy, ale on na zdjęciach wyglądał, na każdym zdjęciu wyglądał inaczej ten kolor i się bałam, że przyjdzie coś dziwnego, więc wzięłam taki bardzo neutralny kolor, fajnie współgra kolor z guziczkami, tak, rozmiar, wydaje mi się, że mogłam wziąć o rozmiar mniejszy. Tak wygląda właśnie, wkasany sobie w spodnie, natomiast tak wygląda luźno puszczony. Tutaj jest dość sporo materiału, szczególnie, że jest to nowy sweter, musi się rozciągać, więc myślę, że nawet rozmiar mniejszy byłby ok. Fajnie, że tutaj są te rozcięcia, no nigdzie nie obcina i on jest właśnie taki dłuższy. Dość ciekawy, myślę, że cena adekwatna, natomiast no, skład, tak jak mówiłam, pozostawia wiele do życzenia. Dobra, na razie ubrałam jednego tego buta, zaraz go będę mierzyć do spódnicy. No niestety, powiem Wam szczerze, że ze spodniami w ogóle nie są wygodne, ani nie wyglądają zbyt dobrze. Tutaj ta bardzo masywnie wygląda ta noga. Marszczą się w miejscu tutaj, tutaj się marszczą. Także pytanie, czy nie za dużo materiału. Niby noga weszła się zapięła, ale wcale one wygodne nie są i w życiu, no i za taką kwotę nigdy bym ich nie zostawiła. Ale no właśnie, spodnie mogą nie oddawać, także biorę się za mierzenie spódnicy i przymierzę sobie te kozaki do spódnicy. No i dziewczyny, spódnica jest przeboska. Ona jest cieniutka, więc jest bardzo wygodna. Ma idealne to rozcięcie, bo nie jest za wysoko, nie jest za nisko. Wysoki stan. Ja sobie tą bluzę wcisnęłam pod stanik, żeby było widać dokładnie, ale niestety, no rozmiar jest dla mnie za duży, a jeans ma to do siebie, że jeszcze się rozciąga, więc do noszenia z paskiem jakby jak najbardziej, natomiast boję się, że będzie mi za bardzo spadać i myślę, że rozmiar mniejsza byłaby idealna. Naprawdę jest wygodna, ma mega przyjemny ten jeans.
To, że albo trzeba było od razu zamówić dwa rozmiary, a teraz trzeba zapłacić za zwrot i zamówić nową, która pytanie, czy będzie dobra, czy nie. Więc to jest ta bolączka dla mnie z Bon Prix, bo to jest niepotrzebna strata pieniędzy. Pytanie, no właśnie, czy na przykład gdybym chciała ubrać do jakiejś jasnej góry, chociaż wiecie, ja często chodzę w czarnym, także mi w tej wersji kolorystycznej pasuje idealnie. Natomiast rzeczywiście, jeśli wynosicie jakieś jasne kolory, no to tutaj może być jakieś minimalne ryzyko, że ta spódnica będzie farbować. No ale długość idealna, rozmiarówka była bardzo, na pewno była duża. Rozmiarówka była bardzo obszerna, także myślę, że każda z Was znajdzie coś dla siebie. Spódnica jest naprawdę godna polecenia, ma super jeans, więc nie taki sztywny, jak do tej pory mierzyłam na przykład, nie wiem, z Reserved, no to te spódnice były bardzo sztywne. Ta jest taka mięciutka, myślę, że naprawdę się sprawdzi, nawet właśnie do jesiennych stylizacji z rajstopami, albo później z jakimś t-shirtem na lato, także ogromna polecajka, jeśli chodzi o spódnicę. Dobra, i mierzę jeszcze te kozaki do tej spódnicy i wiecie, co jest śmieszne? Tego zapięłam i świetnie wygląda, właśnie tak ja sobie to wyobrażałam. Kozaczki, jeansowa spódnica, rajstopki, idealnie, ale tego to ja w ogóle nie mogę zapiąć. I one są po prostu chyba jednak nie aż tak szerokie, jak napisali. O dziwo, wydawało mi się, że będą dobre, szczególnie, że one nie są super wysokie, bo one są no potąd, także no, są za małe i przez to, że są nie aż tak szerokie, no to tutaj zbiera mi się multum materiału i wygląda to źle. Dobra, nie wiem, czy mogę Wam pokazać, więc będę go pokazywać w kawałkach. Dziewczyny, popatrzcie, jak ma fajny, grube ramionczka, o, szczególnie z tyłu. Ja się pokażę pod bluzką jakąś taką przylegającą, jak się dokładnie rozchodzi, ale on jest taki na okrągło. Dobra, i jeśli chodzi o stanik pod bluzką, to tutaj mam takie wątpliwości, bo tak, on nie jest też za wysoko uniesiony, ale no te staniki t-shirtowe tak mają. Natomiast on nie jest tak centralnie ułożony, tylko tak delikatnie rozchodzi się, wiecie co, na bok. Tak Wam pokażę. No to jest stanik typowo spłaszczający biust, ale wydaje mi się, że tak za bardzo jednak w te boki się rozchodzi i nie wiem, jest bardzo wygodny. W ogóle nie czuć go na ciele, przynajmniej no, na tą chwilę, bo jakby, wiecie, inaczej później weryfikuję na przykład 12 godzin w pracy, ale nie wiem, chyba, ale pod bluzką chyba nie wygląda aż tak korzystnie, jakbym chciała. I to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Dajcie mi proszę znać, czy lubicie tą markę, czy tak nie do końca. Jak w ogóle Wasze zamówienia z tej marki? Czy też są tak 50 na 50, czy raczej zazwyczaj jesteście zadowolone, czy mniej? Chętnie się dowiem właśnie o Waszych doświadczeniach z tą marką i dajcie mi znać, czy chciałybyście zobaczyć więcej z tej marki. Także dla mnie spódnica jeansowa jak najbardziej na plus. Reszta... Ten sweter tak ujdzie, ale niekoniecznie składowo. Kozaki dla mnie na nie szeroką łydkę, tak jak było napisane. I jeśli chodzi o ten stanik, to jeszcze będę szukać czegoś innego. Dajcie mi znać, czy coś Wam wpadło w oko i dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Hej!